Witam wszystkich serdecznie. Tak, z Kenosem Bieńczana dzisiaj zaczynamy po długiej mojej nieobecności. Kolejny odcinek z Hitmana. Co tu musimy zrobić? Tu musimy chyba kogoś dorwać. Ale nie jestem pewien. Poczekajcie, jestem w jakiejś splunie. I coś czuję, że będę musiał walczyć. Małe przeglądowanie. Teraz nie mam sobie ustawić klawiaturę tak, żeby było mi wygodnie. Dobra. Dobra, spoko. Uff. Dobra, nie mogę tu wejść. A jak wyjdę, to co się stanie? Mogę wyjść? Nie mogę wyjść. Rozruba! Dobra, to nie był dobry pomysł, bo strzelają na mnie. Wszyscy się na mnie rzucili. Genialne. No i dupa. Dobra. Ja nie chcę już walczyć. Ja chcę rozróbę wziąć. F. Znaczy zrobić. Pyk. Spacja, tu. Dziękuję. Jak chwycę. Jeszcze ktoś? No. Dobra. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Ciągle te same ruchy. Niech będą te same ruchy. A teraz inny. Też? Ty też? Nie
proszę, nie krzyk. No spoko, ja chcę tylko. Codziennie, samo południe. Dziękuję. Hej, ziomek, jak tam życie na wsi? Miejscowi cię lubią? Czemu nie wpadniesz do sklepu z bronią McGarmonda? Mam dla ciebie mały prezent powitalny. Mówisz? To czemu by nie? Wejdźmy sobie tam. Odblokowałem to właśnie na misję. Myślę, że musi pan to zobaczyć. Naprawdę musi pan to zobaczyć. Co? To prezent. Od starego znajomego. Nie ma go w siatce już od ładnych kilku lat. Kryptonim Ptasiek? Daliśmy gościowi pseudo Ptasiek. Nic dziwnego, że wyleciał z siatki. Okej, okay, jesteśmy w tym sklepie z bronią, tak? Nie są na sprzedaż, synku. Co moje chłopie. Dzieje nie, ale na morderce tak. Słuchaj. Sprzedam ci, jeśli strzelasz lepiej od dziewczyny. Myślisz, że dasz jej radę? Myślę, że dam. To zależy od dziewczyny. Chyba. A, już podniecony. Jeśli masz, czy wziąć tak sobie, pokaż mi te gnaty. Są kurwa moje. Czy ty nie jesteś kumplem tego? Sorry, no ja. Co tu jeszcze możemy wziąć? Wariat zużył całą na strzelnicy. Cały zapas? W jeden dzień? Tak. I przez cały dzień bluzga. No, skończyłem się kłamie to. Ale wiesz. Przeklęci z miasta nie mają za grosz dobrych mani. Właśnie. Przekleństwo czy dwa nie ma sprawy. Sam to robię. Nie jest fajnie. Nie słowo? Potrzebujesz czegoś? Nie, ja szukam sobie tylko na razie. Do tyłu! Co tu jeszcze mamy? Tego. Jeszcze jednego można? Aha, można.
Co my tu jeszcze mamy? Sabotuj. Bez żurka. Dobra. Mogę mnie wziąć, dobra, ale zobaczymy tą panią. Gdzie ja to kipka? Ta? Siemanko, kochanie. Siemanka. Chcesz postrzelać? Idź, wybierz sobie gnata, jakiego chcesz z tamtego sklepu. Jak już wybierzesz odpowiednią spluwę, wróć tu. Postrzelamy sobie. Okej. Nie martw się o amunicję. Dopóki będziemy rywalizować, możesz wywalić ile chcesz. Jedziemy. Okej. Nie jest to kurde łatwo, panie robicie. Dwieście dwadzieścia osiem, dwieście dwadzieścia dziewięć. No come on, teraz. Aś. Wiem. Mamy tu prawdziwego rywotera.
tak. Dobra, jeszcze raz, ale... Pierw się napiję. I przecież mamy instynkt. Zapomniałem o tym. Raz, dwa, trzy, cztery, jazda. Jeszcze ktoś? Nie. Teraz przeładujemy. Jeszcze ktoś? 50 sekund, to ja już wygrywam. Bo już w sumie mogę przestać, nie? Pyk, 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 pyk. I wykonujemy. Pyk, 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 pyk. ...754 punkty na 471. Sorry, Lee. Pokonałeś mnie bez mydła. Z mydłem bym cię jeszcze bardziej pokonał. Bez mydła, serio. Moje gnaty. Dobra. Możemy wyjść. Nara. Jak tam w ogóle z amunicją? Sobie weźmiemy jeszcze jak się da. Gdzie tu jest amunicja? Tu jej nie ma. Można tutaj nic, ten snajperka.
No dobra, chyba nie można nic zrobić. Wychodzimy. Wychodzimy i do kolejnej lokacji po prostu pójdziemy. Kontynuuj. Chodzi mnie, kim on jest, czym on jest i jak chcę rozwiązać ten jebany problem. Chcę tylko to zakończyć. Proszę pana, mamy go. Ptasiek miał rację, jest w hołd, w południowej Dakocie. A dziewczyna? Nie ma jej z nim. Dobra, ludzie, słuchajcie. Daję tej operacji zielone światło. Chcę głowę 47 na srebrnej tacy, jak najszybciej! Proszę pana, czy naszym priorytetem nie powinna być teraz dziewczyna? Nie, Jay. Najpierw wyeliminujemy element będący przyczyną tego syfu. Będzie wiedział, gdzie ona jest, spokojnie. Dorwiemy 47, dorwiemy dziewczynę! Nie możemy tego spieprzyć! Czas wysłać święte. Święte, co może być? Ogolić leniego. Piękny kopcący się samochód. Duża gablota, fajna gablotka. Okej. Tyler powiedział ci, jaki ma plan? Zwijamy dziewczynę Dexterowi sprzed nosa i sami ją sprzedajemy. Tyler gadał już z konkurencyjną firmą zbrojeniową. Mówimy o sześciocyfrowej kwocie, stary. Kurwo! Nie warto zawierać z panem Dexterem! Trzeba ich tu spłoszyć. Weźmy tak. Ale ty nie, gliniarzu. Dobra, kto tu tak hałasuje? To kto? Ja nie. Panie, ja? Tak, no bo ja. Nie, fałszywy alarm, nic tu nie ma. Ale lepiej dmuchać na zimę, prawda? Nie idzie tu jakoś przejść inaczej. Nie ma, nie było tu więcej policji, serio? Samochód, za co? Przedłuż na tyły? Nie, przedłuż do sklepu. Przepraszam pana, sklep jest zamknięty. Możliwe, że na dobre. Musi pan zrobić zakupy gdzie indziej. Dobra, dobra. Spoko. Jak się masz? Normalnie.
Nie idzie tu nigdzie wejść. Dlaczego alarmy tak się włączają? Moment, teren prywatny. Nie ma mnie, to nie ja. Ma patofianie. Nie mam nie. Ilo, 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 ilo. Innego mniej. Chodź, ukryjemy cię do szafy, żeby nie było. Op. Dziękuję. Chodzę, pani. Kobito. Jednego mamy załatwionego. Idziemy po drugiego teraz. Można tu wejść? Mów, papę. Przepraszam. Mogę w czymś pomóc? Moim zdaniem pumy rozjadą z siuksu. Mów o śmierci, co chcesz, ale nieźle im dokręcił śrubę. O rany. Lemy wrócił. A ja sobie robisz? Ganki na łopatajcie zakupili się po wyrzędzie. Ktoś powinien coś z tym zrobić. Tam byłoby miło przejść. I chyba wiem, jak się pozbyć tego pana tutaj.
Sorry, musiałem. Ukryjmy to cię. Nie chcemy, żeby widzieli, nie? Iść. Jeszcze tego pana. Chodź tu. Bee. Okidoki. Policja może tu iść. Spoko, loko. Co mi to tak? Nic nie przejdzie. Tam jest. Mówicie? To było proste. Wyłączmy się ciała. Bez żadnego strzelania, po cichu. Dobra. Bezładnić. Ja nie potrzebuję zabijać.
przesłania, jak jest prawda. Gdzie my mamy tam wyjść? Tu gdzieś? Ej, ja tam byłem. Serio? Teraz muszę tam wrócić, żeby to... O ja cię... O koło wszedłem, żeby kuźwa tutaj dojść. No ja cię. Genialne. No ale dobra. Niech i tak będzie. Dalsza część, tak? Wyeliminuj gang Klenero. Wiecie co? Ja nie bym się tutaj pobawił w strzelanie. Dobra. Come on. Z dwóch stron. To żeś mnie wziął z ukrycia, że tak powiem. Muszę gdzieś się schować, gdzie będę w lepszym miejscu, w lepszym, lepszą będę miał osłonę. Widzisz tę butelkę? Widzisz, co tu jest napisane? Kalkusos?
Dokładnie. Wydaje mi się, że prosiłem o ostry sos. Nie sos o przyjemnej nucie, ani sos dla pizdusiu. Osor. Zabiłem ich trochę tam? Jednak coś się dzieje. No coś się dzieje. Opie. Aha, tu jest dwóch. O kurde. Coś tu jest? Nie ma. Jestem funkcjonariuszem policji i aresztuję cię, kim byś nie był. A jestem agentem 47. Już po prostu gaz wybuchł, no. No dobra, to nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. Masakra. Dobra, trzeba znaleźć inną strategię. Nie ma mnie tu. Odwróćcie się. Right.
No gdzie jesteście? Kici, taś, taś. Gdzie są moje cele? Tam jest. A na drodze coś jest? Jeszcze ktoś? Tutaj jestem. Halo, halo. Kici, kici, taś, taś. Kto następny? No macie kłopoty. Hitman po nas przyszedł. Dobra, wchodzimy. Opa. Nie zdążyłeś strzelić. Przykro mi. Boże, tak! Oczywiście, że tak. Jezus Maria, Józefie Święty? Serio? To tutaj się bawiliście wszyscy, tak? Sorry. Jeszcze jest jeden. Ale gdzie? Dwóch, no dobra. I tam już dobra. Dobra.
Siema. Powiem to tak. Kuśka. Bierzemy go. Chodź tu. Nie mogę go inaczej chwycić, tak. Kurde na barana i taja banana. Na barana i heja banana, tak. Dokładnie, tak jak słyszeliście. Chyba nie. Chodź, Leny. Dziękuję. Leny porwane. Kontynuuj. Co mamy, doktorze? Jak tam nasze złote jajo? Jest dokładnie tym, o czym pan mówi. Jest niezwykła. Zrobiliśmy jej kilka testów. Jej komórki są jakoś ulepszone przez izotop w jej naszyjniku. Można rzec, że on ją wzmacnia. Po odpowiednim szkoleniu byłaby silniejsza i szybsza niż jakikolwiek człowiek. Jednak po zdjęciu wisiorka słabnie. Jest idealna. Wiedziałem, że agencja chciała jej nie bez przyczyny. Bingo! Ha, ha! Lenny. Lenny został porwany. Co? Uh-huh. Kto kurwa ośmiela się ze mną zadzierać? Jaja sobie kurwa robicie? Niech to szlak! Wezwijcie Jane i powiedzcie jej, żeby natychmiast ustaliła okup. I wezwijcie szeryfa! Powiedzcie mu, że chce odzyskać syna! Za to mu kurwa płacę pierdolonemu zboczyńcowi! Peszek. A, pani Cooper. Biuro szeryfa. W czym mogę pomóc? To do pana! To skarki, co? Co? Cześć, Lena. Co? Nie! Niech to szlak! Dobra, już idę! Czekaj! Gdzie dziewczyna? Tata mnie zabije, jeśli ci powiem! Ups. A ja to zrobię, jeśli nie powiesz. No właśnie. O, proszę! Chcieliśmy ją zaraz oddać! Stary, próbowaliśmy tylko trochę zarobić! Ostatni raz. Gdzie Wiktoria? Nie przestawaj. No, tata kazał mi ją zostawić z Sanchezem! Gdzie go znajdę? W fabryce! Zaraz za miastem! Pytaj kogokolwiek, powiedz! Urządza tam nocą walki, kumasz! Dobra, możesz przestać kopać. Mogę już wyjść z tej dziury? Nie. Rusz się. Proszę, proszę, z tą zakonnicą to był wypadek, jasne? Przysięgam, nie zabiję już żadnej zakonnicy. Odejdź stąd, odejdź! Nie, nie mam potrzeby, żebyś tego robił, nie? Podałem ci imię. No daj spokój, no! Człowieku, człowieku! Nie, nie zabiję mnie, nie zabiję mnie! Nie, 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 tylko nie tłumik! Kurwa, on mnie przeraża! Jeśli masz mnie kropnąć, zrób to tak, żeby przynajmniej brzmiało konkretnie, dobra? Zrób to nie tak, ruszaj się! Jesus! Zrobię co chcesz! Mogę ci załatwić wszystko, wszystko!
Nie, wolę to. Miejcie. To jest kabum? To jest kabum. Dobra, niech sobie będzie ciało w pobliżu. Dobra, zjeżdżamy. Na tym kończymy dzisiaj. Lenek już nie ma, przykro mi. Industries. Ale to już w następnym odcinku sobie rozumiemy. Na ten odcinek myślę, że wszystko będzie. Okidoki. Wyłącz główny system ochrony. Sorki. Dobra, tak jak mówiłem, do później. Na tą chwilę tutaj już skończymy. I co? Wcześniej miałem więcej tych broni, a teraz co? Znikły mi? A, nieważne. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już mam nadzieję, że będzie niebawem.